Witamy serdecznie na dzisiejszym streamie. Witam Was, Franczesk i Saint no more, tylko tutaj muszę. O, dobra, Saint. teraz mnie słyszysz? O, dobra, jest wszystko ok. Okej. Także witamy Was serdecznie. Tutaj kolejny szlagier sobie tych Tak. rozgrywek Polskiej Ligi Warcrafta. Mamy tutaj pojedynek SLH kontra NOF, też inaczej zwanego jako Krzychokinko, o ile dobrze Tak, pamiętam. także, ale ogólnie ta kolejka obfituje w dużo takich naprawdę bardzo fajnych pojedynków, można powiedzieć, na szczytach grup. Co prawda dopiero układa się ta kolejność, ale takich, można powiedzieć, teoretycznie lepszych graczy w tej kolejce więcej się spotka niż to miało miejsce w pierwszej kolejce. No i rozgrywamy dzisiaj wyjątkowo w środę, ze względu na to, że akurat NOF w weekend nie będzie mógł rozgrywać swoich meczów i zaczynamy kolejkę troszeczkę wcześniej. Tutaj jeszcze dogaduję kwestię pierwszej kolejki grupy C. Bo tutaj dostałem potwierdzenie, że mój pierwszy mecz właśnie będzie rozgrywany w piątek o godzinie 18. Także mam nadzieję, że będzie stream z tego. No, możliwe, możliwe. No, ja nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Akurat w piątek nie wiem, czy będę ja mógł streamować, ale na przykład Morfinus będzie mógł. Zobaczymy. Tutaj odpalam przeciwo. Dobra, tutaj jeszcze czekamy na odezwę od graczy, żeby wejść Tak. do SLK gry. jest na kanale, a NOW cały czas jest w grze, z tego co widzę. Rozgrzewa się do ostatniej chwili. No tutaj Żeby tym. stawka jest bardzo wysoka ogólnie, Tak. gdyż no, Moim jesteśmy zdaniem. na przeddzień tak naprawdę już organizacji finałów w bardzo ciekawym miejscu, ale tutaj szczegóły na pewno podamy w niedalekiej Tak. przyszłości. I tutaj też chciałbym wspomnieć o tutaj turnieju niezwiązanym z ligą, jednakże no, turniej Warcrafta 3 to będzie pierwszy taki turniej w sumie od naprawdę długiego czasu w Polsce, organizowany właśnie w Białymstoku w trakcie Polkonu, który będzie się odbywał w Białymstoku. To będzie się odbywało 10 sierpnia, także już niedługo będziemy otwierać tutaj zapisy pod ten turniej. Wszelkie szczegóły oczywiście będą podane i na fanpage'u, i na Discordzie. Także stawka naprawdę będzie wysoka, bo sama pula nagród, nie tylko że rzeczowych, ale i pieniężnych, będzie bardzo wysoka. Także zachęcamy ogólnie, żeby Tak, zapoznać się z tak. tematem. Coraz więcej na naszej scenie się dzieje. No i mamy tutaj już właśnie kolejny turniej przy okazji właśnie tego eventu. O, tutaj witamy LOL, znaczy ogólnie witamy Fira, Team Krzycho King, tutaj poleciał hashtag. Tak, tak. Którego masz mecz? Pyta Morfinus. Mam zaplanowany na piątek na godzinę 18. Także gdybyś Morfinus był tak uprzejmy, żeby streamować ten mecz, to byłbym bardzo wdzięczny. To będzie mój w sumie taki debiut, jakby nie patrzeć. Może być różnie. Też do końca, w sumie nikt nie wie, jak do końca gra Lord Rafał, który właśnie znajduje się w grupie C. To znaczy akurat ja ci bym, no tak, nie chcę cię deprymować, ale powiem ci, że jest lepszy od ciebie. Znaczy, ja jestem świadom tego, że Nie, no jestem oczywiście. nowicjuszem i tak dalej Nie, i akurat będę. Lord Rafał w czasach turniejów klanu VVV naprawdę potrafił zaskakiwać, osiągać naprawdę dobre wyniki w turniejach. To dobrze słyszeć, to znaczy, że będzie dobry mecz. Tak. On potrafił nawet wygrywać z graczami, teoretycznie wydawałoby się lepszymi od siebie, więc możliwe, że to jest taki dosyć dobry gracz turniejowy. No i to. I on jeszcze nie rozegrał swojej pierwszej kolejki, i z tego co wiem, jeszcze w ten sam dzień, chyba o godzinie 19, będzie dogrywał pierwszą kolejkę. Aha, no to Tak, jest będzie zazie. odwrócona, czyli po twoim meczu będzie on grał mecz z Sokerem.
No zobaczymy, zobaczymy. No to akurat mam straszne problemy z Humanem, chociaż dzisiaj udało mi się wygrać jeden mecz na Battle.necie z Humanem. Tylko że no mówię, Battle.net jest tyle specyficzny, że albo się trafi na przeciwnika, który albo od razu rezygnuje, albo po prostu trenuje swojej taktyki. I to jest. Oj, Lord Rafał nawet się pojawił tutaj na czacie Clan VVV. Tak. Lord Rafał trenuje, tak? Bo widzę, że gra już. No tutaj Mauro tam pisał dobry Human, no to nie, no na pewno się nie dziwi, na pewno też tutaj, znaczy tanio skoro nie sprzedam, no nie? Tak, jak mawiał nasz Strongman. Dokładnie, także. Mariusz Pudzianowski. Także no tutaj też na pewno będę starał się pokazać jakąkolwiek klasę z mojej strony, mimo że mówię, no tak na dobrą sprawę zacząłem przygodę w ogóle z multiplayerem w Warcraftie trójce, no prawie że 2 miesiące temu, także jeszcze się uczę, ale mam nadzieję, że też zaskoczę potencjalnych widzów. Jezus, czekajcie. Ja to jeszcze na chwilę się wyłączę z mikrofonu, ale okay. Myślę, że już moment będziemy komentować mecz. Okej, to ja zabawię w tym czasie ludzi na czacie. Morfinus, to zależy jak... Jak stary jest to laptop, bo ja mam naprawdę laptop 8-letni, na którym byłem w stanie streamować, co prawda to w niższej rozdzielczości. I nie było problemu. To niższa rozdzielczość też z tego tytułu, że taką mam natywną rozdzielczość w laptopie, bo w takie 8 lat temu, były wszędzie. To jeszcze czasy przed Full HD. Full HD akurat wtedy wchodziło. Tak. Widzowie się zbierają. A zawodników jeszcze nie. To znaczy jest cały. Zawodnicy są, tylko jeden jeszcze trenuje.
Czekamy, cały czas czekamy. Dobra, jestem z powrotem, bo miałem tutaj niespodziewany najazd, że tak powiem, gości. Tak czy inaczej, ciągle czekamy. No, kurczę, tutaj... Tak, ciągle czekamy. No. Ja tutaj właśnie widzę akurat, że Krzycho streamuje tutaj i gra grę, która nie wygląda na to, żeby się miała szybko skończyć. No, to w międzyczasie tak pomyślałem, może zagrajmy jakiś, nie wiem ile tam Krzychowi zajmie ten czas, możemy zagrać jakiś taki krótki szałmycz, żeby tutaj nie zanudzać ludzi. Krótki szałmycz, no nie wiem czy to właśnie nie będzie trwało dłużej niż... Z moim poziomem myślę, że tutaj... A, czyli ja mam zagrać na przykład na ciebie? Tak, właśnie o tobie chodziło, no nie? No dobrze, to będzie dla ciebie jakiś trening, dla mnie w sumie też jakaś tam rozgrzewka. Dobrze powiedziane, nie powiem, że nie. Dobra, ja szybko zakładam, gierka będzie się nazywała PLW6, żeby tutaj... dobra, i tutaj za mapę weźmiemy, niech będzie jedna z moich najgorszych map, na których nie lubię w sumie grać, to będzie Amazonia. Tak. Ty tylko wiesz, że jak ty będziesz mówić, co robisz, to ja będę to słyszał i będę wiedział, co grać. Ja wiem, dlatego nie będę nic mówić. No, dlatego musisz mnie mylić. Dobra, spoko. To od razu powiem, że będę grał nekromantów. Okej. Okay. Dobra. Wystartujmy jak najszybciej tą mapę. To ja zagram ludźmi. O, no i elegancko to właśnie będzie. Dobra rozgrzewka. Na pewno tutaj na mój przyszły mecz. Tutaj tylko oczywiście szybko zmienię nazwy zawodników. Nawet żeby lepiej ciebie słyszeć, to gram bez tego, bez dźwięków gry. Aha, no dobra, okej. Okay. Nie no, w sumie nawet mi to podczas streamu bardziej pasuje, to znaczy no, nie do grania, ale podczas streamów mi to bardziej pasuje, bo wtedy lepiej ciebie też słyszę. I bodajże kiedyś puściłem taki stream, gdzie zapomniałem te dźwięki włączyć. Ale to też chyba tam było, że zmieniałem z głośników na słuchawki czy coś, ale niestety jak się coś takiego robi, to Warcrafta trzeba zrestartować i już nie było możliwości w trakcie gry zmiany. Franek będę razem napisał, ale okej, dobra, to Morfin spisał. Flachy się walają na chacie. Jakie flachy? Nie wiem, o co chodzi. To, nie, bo słychać było jakieś szkło u ciebie. A to jakieś insynuacje, nie wiem, o co chodzi. Od razu szkło, od razu flachy, ja nie wiem. Jakieś insynuacje, jakieś takie sytuacje, dobra. Tutaj już dużo przegapiłem ogólnie. Ja tam nie będę ciebie skautował, tylko będę słuchał, co ty tam robisz. Aha, no dobra, nie będzie. Nie będzie. Jak dużo klikasz, bo to akurat słyszę. Gdzie mam przelać tą krew? Modernizacja zakończona. Gdzie mam przelać? Więcej drewna! A ty patrz.
Aj, tutaj kurczę, timing taki niekoniecznie. To mi akurat nie wyszło. Zaraz zobaczymy, co by się będzie działo. Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodzi, także będzie fajnie. Mam się bać? Myślę, że tak. Myślę, że tak, jak najbardziej. Dobra, już nawet wiem, gdzie jesteś. Tak. O, tak. Chyba jest akurat bardzo, bardzo łatwo przewidzieć w sumie. O! Co to za szybki rasz? Wiem, co robisz aktualnie. No powiedz. Krypuję pod powiem, ale w którym miejscu? Podejrzewam, że teraz powinieneś być pod kopalnią. Nie. A, no nie trafiłem. Nie trafiłem. Akurat, a dobra, to już chyba wiem, gdzie jesteś. Nie chcę grać gry z Expem, bo ona mogłaby potrwać dłużej. A, to mi zaskoczyło. Masz już taką podpowiedź. Już wiem, co się dzieje. To mam teraz dwa takie spoty, gdzie powinieneś być. Dobra, to już chyba mniej więcej gdzie... wiem, co się powinno dziać. Tak mi się tego wydaje, no nie? A come on, co tu się dzieje? Czemu, dlaczego? No, tak? No właśnie ja tak widzę, że chyba nie wiesz, co się dzieje. Znaczy nie, mi chodzi bardziej tutaj tutaj. O, jeszcze techa nie masz? No właśnie, też jestem zaskoczony. Też jesteś zaskoczony. No, dokładnie. Aj. A ty kurde, jaki timing. O, jeszcze złapał cię w siatkę. No tutaj właśnie nie fart trochę, ale zaraz to zrobimy. Ale teraz nie ma taryfy urlopowej. Pamiętaj. No, nawet bym tak się nie spodziewał, no nie? Okej, mam informację, że już są obaj gracze. Więc, aha, no, dobra, to będziemy, nie będziemy tego kontynuować. Tak, tak. Okej, no to... Tak, już mniej więcej wiem, jak grasz. Już tutaj żadnej jednostki do tej pory nie zabiłeś. Jak to zrobiłeś? Ach, słuchaj. Dobra, gdzie jest... Dobra, jest now, widzę, jest now. Okej. To tylko teraz chyba czekamy na sygnał. Chyba nie ma. O, tutaj Gaskan nas zbeształ. O, Gaskan jest na ogólnie na tym, na transmisji live. Dlaczego się nazywa? No tak, podsłuchuje nas. No, skuba, no ja patrz, jaki gałgan. Nie, no tutaj czekaliśmy na tego, na nowa. Aż... Okej. Czekamy, aż panowie tutaj założą grę. Znaczy, my możemy założyć. Dobra, zaczekajmy, jaka będzie decyzja odnośnie mapy. Bo przypomnijmy, tutaj zasada jest taka, że osoba wyżej z ladera, po prostu pierwsza z pozycji banuje jedną mapę, później druga banuje mapę. Aktualnie w map poolu, który ustaliliśmy wcześniej, znajduje się
Amazonia, Terana Stand oraz Echo Isles. Także tutaj panowie wybierają tak na dobrą sprawę jedną mapę z tych trzech. Dopiero później. Akurat na drugiej kolejce mamy troszeczkę inaczej. Tak, na drugiej kolejce właśnie inaczej. Tak, jest Terana Stand, Last Refuge i Amazonia. To jest druga kolejka, przepraszam. Tutaj właśnie... Tak. Zapomniałem, że to jest druga kolejka. Co kolejkę zmieniamy mapy, ale tak tutaj aż dwie mapy są powtórzone z pierwszej kolejki. Także tutaj, Amazonia, no ale to, to taka kwestia, że to wszystko to jest losowo. Stand LR oraz Amazonia. Także tutaj tak na dobrą sprawę tylko jedna mapa się zmieniła w poolu. Czyli... Pierwszą mapą będzie LR, Last Refuge. Okej, okay, dobra, tutaj pewnie to jest. To jest. Zawsze ciekawe gry są na tej mapie. Ja lubię tę mapę. Tak, to jest dość specyficzna mapa, nawet pod względem. Tak, to jest z jednej strony mała mapa, z drugiej strony jest dużo różnych dróg, dużo takich przejść, dużo wąskich przejść. A z kolei sprawy. I jest tu dosyć dużo creepów. Dużo creepów, dwie możliwe. Czy gra jest już założona ogólnie? W tym momencie. W tym momencie próbuję dołączyć i kurczę, coś mi tutaj nie śmiga. Dobra, robimy szybki restart. No, zaraz zobaczymy, czy... Wolę na spokojnie to zrobić, żeby wszystko było takie. PWL 1, tak? Tak, z dużych musi być, bo to jak gra jest prywatna, to... No właśnie, kurczę, tutaj muszę zresetować Battle.neta na chwilę obecną. W takim razie, bo coś mi tu nie śmiga. Nie pokażę ci tej gry. Ja wiem, ale nawet mi nie pokazuje. PLW1. Tak. PLW1 z dużych. Także to jest dość specyficzna mapa, jeśli chodzi na to same skille posiadające tutaj przez kampy. Dlatego tutaj z doświadczenia jako początkujące tutaj Undead, no czasami mam z tym problemy. No niestety tutaj, kurczę, nie mogę dołączyć do tej gry. PLW1. PLW1 właśnie. No, nie wyszukuj mi jej. Ale to jej ci nie pokażę. Musisz wpisać PLW1 z dużych. Enter tak, gry ligowe zakładamy jako gry prywatne, żeby nie wchodziły nam jakieś... Dobra, zresetuję jeszcze z Battle.neta. W takim razie. Dalej mi tej gry nie wyszukuje. Nie. Zaraz. Dobra, jeszcze raz. Próbujmy. Nie, dalej mi tej gry nie przykuje. Ja ci napiszę, żebyś... Dobra, teraz wyszukało, okay. Jest w porządku. Okej, okay, Pietrek, tak? Taki tak, nick? Pietrek to jest SLH. Dobra, także Pietrek jako SLH, Nov jako Nov, tutaj bez zmian. Dobra, tylko tutaj szybko jeszcze zmienimy zawodnik SLH i Zahara. Będziemy i tutaj... startujemy grę. No, nocne elfy kontra orkowie, także to będzie, myślę, tak. Bardzo ciekawa walka. Na południowej części mapy Pietrek, czyli SLH, na północy Nov. I czego tu się można spodziewać po SLH? Ja bym się spodziewał Demon Huntera. Tak, myślę, że też tutaj SLH zagra Demon Hunterem i też spodziewałbym się w sumie po stronie Nova, jeśli chodzi o, powiedzmy, taką kontrę, to tutaj albo będzie Blade Master, ewentualnie
bohater z tawerny. Nie, to będzie moim zdaniem albo Blade Master, albo Farseer. Z tawerny Ork nie wybiera bohaterów. No zobaczymy, tutaj... Ale ja raczej przewiduję tutaj, że to będzie Blade Master. Tutaj Nov zrobił przerwę. Ja przewiduję, że to będzie Blade Master, gdyż Farseerem dosyć ciężko się gra na Demon Huntera. A tutaj Nov może być na 95% pewien, że będzie miał Keepera naprzeciwko sobie, nie będzie miał jakiegoś innego Herosa. Tutaj tak, mamy od razu koszary, mam od razu legowisko. Tutaj tradycyjnie w sumie taka zagrywka pod stronę elfów, czyli stary drzewiec z wojny od razu przy kampie pomarańczowym. I tutaj tak jak przewidywaliśmy, łowca demonów. Fan zadzwonił. Tutaj Nov napisał. Okej. Dobra, także polecamy wyłączyć telefony w trakcie rozgrywek polskiej ligi Warcrafta. Mówisz, że jesteś tutaj. Tutaj też prosimy o nie stream snajpowanie, bo to jest nieuczciwa praktyka. Tutaj też nie. To akurat takie typowe żarty tutaj sobie. Tak, no tutaj wiadomo, robią. To jest typowa mapa, no gdzie no trudno, żeby nie przewidzieć pozycji tak, przeciwnika. I innych tutaj pozycji nie ma. Tak, tutaj no tak, tak jak też się spodziewaliśmy, ołtarz burz i oczywiście Blade Master. I tutaj już kapie... Prawie Wisp padł, zostało mu 14 HP. Tutaj oczywiście już SLH zaczął robić kampa. Razem z resztą wojny jedną uczniczką. Chciałbym puścić chyba tutaj tego Wispa, który niekoniecznie wyszedł w dal. Został złapany w siatkę. Czysto randomowo. Ale tutaj już drugi Wisp, tak jak widać tutaj właśnie jako obserwowany, już zajął dobry spot. To jest właśnie dobra mapa, jeśli chodzi o zajmowanie spotów właśnie przez Wisp, takiego safe place. Tak. Akurat na tej mapie jest bardzo dużo takich, można z jednej strony poukrywać te wispy, a z drugiej strony mieć kontrolę mapy dzięki temu, że one będą w takich miejscach, w których możemy na przykład podesłać je na chwilę i sprawdzić, czy będzie tu ekspansja, czy będzie czy to przeciwnik już creepował, czy jeszcze nie creepował. Tutaj łowca demonów właśnie płaszcz cieni uzyskał. Tak, mamy już Blade Master. Piękny tutaj zabranie creepa. Drugi level. I będzie próbował wysnajpić archerkę i to mu się uda, tak, oczywiście. Kolejne punkty doświadczenia, jednakże tutaj przewaga punktu doświadczenia jest może minimalna, ale jednak jest ta przewaga. Kolejne księżycowe studnie. Zobaczymy, co będzie robił Nov w tej sytuacji. Ale naprawdę dobry początek dla Nova. Zebrana mana. Dużo many w Wunwellach w tym momencie traci SLH. Nie wiem, czy nie lepsze tutaj by było dla niego ukrycie tych archerek. Właśnie, bo ta mana może się w późniejszej fazie gry przydać, jeśli Nov będzie grał bardzo agresywnie. To zobaczymy, czy ten Demon Hunter będzie. I... Nie, odpuścił sobie. Tylko jeszcze zobaczmy sobie te spoty, które sobie wyznaczył właśnie SLH. Zakupuje buty najprawdopodobniej. SLH zawsze lubi mieć buty u Demon Huntera. To jest Demon Hunter. Choć obecnie buty. Na proscenie często gracze odpuszczają ten zakup. Ze względu na to, że 250 zł to jednak troszeczkę jest. Tak, tutaj w early game dla elfa to jest archerka goniona. Próba body bloku i zablokowane, ale... Czy będzie dobicie skryta? To jest dobre pytanie. Nie, jednak ucieka. Jeszcze krytyka nie ma w tym momencie, to jest tutaj z drugiej strony właśnie Demon Hunter ściga Granta, ale jest blokowany przez full HP Granta, ale bardzo, bardzo ładne blokowanie. Bardzo ładne blokowanie. Z obu stron bardzo ładne body bloki, ale dla Nova moim zdaniem lepsze, bo mimo wszystko... Dobrze to przewidział, kupił pył. Księżycowe studnie są wysane do zera. To zaryzykowane zagranie, jak na early game.
I myślę, że to będzie dobicie. To będzie dobicie, tak, jest drugi poziom mistrza ostrzy. Zobaczmy tylko, co się dzieje właśnie w kampie orków. Tutaj chyba chciałby się ten grand dobity. Wszedł tutaj Demon Hunter, ale przy pomocy barrowów, no niestety... może stracić tutaj zbyt dużo punktów życia. Mamy drugiego czempiona, władca zwierząt. Ze strony właśnie nocnych elfów dołącza właśnie tak, do... Tak, Beastmaster, więc to najprawdopodobniej będzie strategia z talonami. Tylko w tym momencie tutaj ten BM w bazie elfa może nie pozwolić na... I mamy Shadowhuntera. Tak, tutaj ten haras jest bardzo skuteczny. No, ale bardzo duży damage na Demon Hunterze i będzie zmuszony do teleportacji. Tak, będzie musiał się teleportować. Zabite dwa grunty w zamian za TP. Zabita arczerka tutaj w tym miejscu. No i już SLH techuje. Tak, tutaj zdecydowanie jest przewaga. Tak, tylko Nov to wygląda na to, że będzie grał w Wiwki. Moim zdaniem tak to wygląda, będzie chciał wykorzystać to, że zabił dużo arczerek. No tutaj Shadowhunter jest już na zewnątrz. Bestiarnia jest już robiona po stronie orka. Nie mamy kolejny fight. Tak. Mana kompletnie wyssana tutaj z Mistrza Ostrzy. I naprawdę ja widzę tutaj naprawdę dużą szansę dla Nova w tym. Jeśli zagra te wiwki, że będzie w stanie... Tak, tutaj Harris jest naprawdę mocny. Tutaj widać, że SLH no, dość mocno traci resursy. Zobaczmy tylko jeszcze stany. No to jest 23 futa do 32. No wiadomo, że ork przy samej produkcji granta to jest 3 futa, tak, za sztukę. Jednakże no tutaj jeśli chodzi o te 6 spoty wispów, no przynajmniej przy samej bazie, no to jeszcze nie zostało odkryte. Także SLH dopiero teraz zaczął budować sklep u siebie w bazie. Moim zdaniem to właśnie... Tak, tutaj już mamy dwa prastare drzewce wiatru i aktualnie właśnie robi zaawansowane szkolenie oraz druidę pazurów. Tutaj kolejny kamp, drugi, pierwszy poziom. Tylko spójrzmy, drugi, pierwszy poziom, także jak to wygląda ogólnie, jeśli chodzi o poziom expa? Podejrzewam, że tak, Mistrz Ostrzy przeważa pod względem punktów doświadczenia. Tak, tak, bardzo dużo zabitych arczerek. W tym momencie SLH nie już może... Już mamy pierwszą invernę. Nie może wyjść z bazy. To będzie bardzo problematyczne z tej racji, że na chwilę obecną... W bazie on się obroni, ale... I no, jak to zobaczę, to powinien moim zdaniem krypować dalej. No tutaj przy dwóch harczerkach, jednym, no dwóch już druidach, tak na dobrą sprawę. Może być ciekawie, może być, no to będzie ciekawa walka, bo mamy dwie wiwerny już po stronie Nova. A jednak znalazł Wispa, który zdąży się detonować, jednakże tutaj nie zabrał za bardzo many. No wykorzystuje w tym momencie pasywną grę SLH i robi creep sklepu. A tutaj właśnie SLH rusza, chyba wyczuł to, gdzie jest robiony kamp, wycofuje się. Jednak w tym momencie to jest przewaga po stronie Nova. Dopiero w tym momencie robi się mistrzowskie szkolenie talonów, które rzeczywiście zrobi dużą przewagę na ziemi dla SLH, ale wiwki ścigają, jeden talon padł, drugi już pada. No tutaj Orb Toxic jest kupiony na łowcy demonów. No ale tutaj no Mistrz Ostrzy balansuje już na trzecim poziomie. Tutaj piękny hex poleciał. Leci piękny hex, no tutaj udało się jakoś tam... Naprawdę Nov można powiedzieć, że tutaj dominuje w tej grze do tej pory. Tak, tutaj te wycinania właśnie arczerek w early game'ie. Jednak cyklon. Cyklon poleciał na Blitzmasterze, na dwóch bohaterach. Ale jeszcze nic nie stracił Nov. Naprawdę ostry fokus na DH zmusił elfa do wycofania się. No to właśnie przy dwóch arczerkach, trzech druidach pazurów na te wiwerny myślę, że to będzie za mało na chwilę obecną. No na chwilę obecną to jest za mało, ale
Ale później będzie problemem z kolei orka, że nie będzie miał dispela. Bo nie będzie jak. I odpowiedział na to o, właśnie robi to ten Taurenów. Więc no, wyczuł to, że nie może w tym czasie spuszować. No, Będzie grał. aktualnie no, po stronie nowej jest 5 Isów Wiwernów, także no Tak. tutaj Praktycznie każdy stalon jest na jedną salwę tak, ten plus. problem właśnie tutaj padł, druid pazurów. Tutaj dobre rozegranie, dobry push, bez w sumie żadnej ekspansji po jednej i drugiej stronie. Tutaj dobry push ze strony właśnie orka. Tak, Myślę, i że przeważy szale zwycięstwa. Nov próbuje tutaj creepować właśnie creepy pod bazą SLH I mamy i walkę. focus na DH. Dwa razy kryt po 70-98. Tutaj łowca demonów bardzo mocno oberwał, właśnie podwójny kryt. To jest dość O, niespotykane. i No a tutaj jeszcze raz. Nie, jednak. słaby fokus H wyszedł z tego wszystkiego. Poszedł jeden Miał Ker, zaklęty ogień. tutaj bodajże Hellstone. I SLH w tym momencie nie ma dispela. Tutaj Będzie strata jednej miał wiwerny, problem. Będzie miał problem. strata prawie, że już dwóch druidów. No takie, kurczę, no, ta walka jest ciekawa. Na ziemi SLH ma, przepraszam, Nov ma naprawdę bardzo duży problem, a tutaj creepy się włączyły do walki. No tutaj na niekorzyść właśnie elfa. Tak, na niekorzyść elfa, gdyż jest zmuszony do wycofania się ze zmiany Arczerka pozycji. pada. Kolejne punkty doświadczenia dla właśnie obu bohaterów. Tutaj potion. Oj, kolejny creep tutaj włącza się do walki. Oj! Oj, to się to Nawet bardzo ciekawie się dzieje. tu złapał wiwerny, jednak ona nie będzie w stanie SLH tego zobaczyć. Nov ma w tym momencie 50 supply, SLH 35. Tak, 39 do 39. No i ta walka jest. I czy będzie jeszcze jeden hex? Mana jest, ale zostanie Trzeci zablokowany. poziom łowcy demonów. Tak. Ej, oj, tutaj wiwerny mocno popadły. Zobaczymy, co z tego w ogóle wszystkiego wyjdzie. Poszedł potion. Ostatnia wiwerna chyba, która się trzyma przy życiu. I dobita, tak, dobita w ostatniej chwili. No, jest jeszcze to jedna wiwerna. Jednakże to tutaj ork jest bardzo stratny. Bardzo stratny w tej Tak, walce. No, tak. myślałem, że jednak ork dobije tutaj te druidy talonów. Tutaj dwa były na bardzo low HP, ale jednakże, no, wydaje mi się, że no, jednak tego nie zauważył. Ale tu będzie No i surround. Będzie tutaj surround, ale się chyba nie otoczony, uda. ale Tak, nie jednak nie uda do się. końca. Jednak SLH No, drugie to nie podejście. wyszło, ale drugie podejście. Mamy manę u Mistrz talonów, no. ostrzy bez scrolla. A Tak. jednak jest Sarant, padnie. Padnie, tak, padł. Tak, na poziomie trzecim to bardzo boli. Tutaj nowa. Pasterz duchów się pojawił. Moim zdaniem troszeczkę tutaj zbyt optymistycznie podszedł do tego creepowania. Mógł creepować gdziekolwiek na mapie. Sam fakt, że ostatnia walka tutaj jeszcze przy okolicy właśnie tego warsztatu goblinów. No, tylko w tym momencie SLH widzi ruch. O, mamy trzeciego bohatera, to jest Naga. Już nas prawie z połowy poziomu, także no tutaj ewidentnie Tutaj SLH wychodzi kolejny na prowadzenie. talon pada. Ale Tutaj no, wiwerny fokusują, no i tutaj dobili, jest a nie dobili, nie dobiły tego SH talona. Shadowhunter w tarapatach, ale kupuję w tym momencie scroll Pada, prędkości, pada, tak, tutaj spalanie many. jednak nie mógł go użyć. Musi tutaj być ostrożny też Nov, ponieważ każdy cyklon na jego bohaterze, na jego jednostkach i będzie równoznaczny z jej śmiercią. Nie wiem, czy tutaj Kolejny poziom. Raidera nie ma zablokowanego w bazie Nov. Tak, zablokowany jest. Tak, to ustawienie budynku było przyszykowane pod granie wiwernami.
No i ma jedną dosyć ważną jednostkę w środku bazy zablokowaną. Spójrzmy na tutaj poziomy trzeci, czwarty i pierwszy, trzech bohaterów. No, Le, znaczy zupełnie manę przy Mistrzu Ostrzy. Borow jest no niszczony kompletnie. W armii SLH mamy tutaj co najmniej sześciu. Zobacz, jak szybko ten... Tak. Ten SW padł, pasterz duchów. Bardzo szybko. No są taktyka. No, z tej racji, że druid pazurów, obrażenia magiczne, drugi stopień, także cyklon jest bardzo uciążliwy, przynajmniej na poziomie mistrza ostrzy, czy też łowcy cieni, no, który operuje głównie heksem, który potrafi bardzo wybić z rytmu. Ja no także i, naprawdę bardzo, no talon, bardzo, talon, bardzo mnie to dziwi, to że no jednak nie wykorzystał tej okazji przy drugim tutaj fajcie. No, tak, to znaczy, no, w pewnym momencie tutaj po prostu jak tych talonów jest więcej, powinien... Tak, są niebezpieczni. Tak, tak. Tutaj po prostu ork nie może iść w ogóle w otwartą walkę, musi grać tak zwany hit and run, atakować jednostkę czy bohatera i... Jest fokusowany tutaj Beastmaster. Takie taktyczne cofanie bez żadnych użyć siatki, tak na dobrą sprawę. Nie, tutaj no była taka trochę nieuczciwa wymiana druid pazurów za jeźdźce. Tutaj Nof jest ścigany przez SLH. Nie ma TP. Co mnie też dziwi, że elf jeszcze w sumie nie zaczął tak na dobrą sprawę ekspansji, nawet tutaj na... Nie, to raczej nie będzie. Raczej nie będzie tutaj akurat w tej taktyce rzadko elfy grają expa. Tutaj podstawą gry elfa jest przeciwko orkowi to, żeby nie pozwolić orkowi na expa. A czasami właśnie zrobienie expa w nieodpowiednim momencie może sprawić, że te środki, które by poszły na jednostki, na jakieś itemy przydatne w walce, biegało w te demonów, to były stracone. Tak. Pierwsza ochrona plus 3, no to łowca demonów nie mogę tego zabrać, a nie tak zabrał. Jeden zabrał. Nie mógł zabrać, to zabrał Blademaster. Blademaster zabrał. Bo miał... Bo on slot miał. Ma tak, pełen ekwipunek. Tak, rzeczywiście. Zabrał jeszcze bardzo dobry item tutaj dla Demon Huntera. Jest w tym momencie na Beastmasterze, ale podejrzewam, że będzie wymiana. Bo te Quelta Last plus 6. Tak, to jest jeden w sumie z takich lepszych pod bohaterów właśnie z główną statystyką zręczności. Tak. Jeszcze przed bohaterami sporo kempów do zrobienia. No, operuje tutaj dwoma bohaterami na trzecim poziomie. Jeśli chodzi o SLH, mamy czwarty poziom, drugi poziom oraz trzeci tutaj poziom. Naga ma dosyć mało HP. Była w takiej pozycji, że jest bita też przez creepa. Jeśli SLH by to zauważył, no, to on mógłby ją tu zabić. No, wycofał się. Jezu, przepraszam, jeśli no by to za. Tak? Tak, tutaj ona jedyne co ma znaki leczenia, no w tak dużych fajtach one nie będą mogły za bardzo jej uratować. Jednakże no stwierdził, że nie podejmie się tej walki. Blade nie Master, ma many tutaj. Blade Master nie ma many. Próbuje wyczuć mniej więcej, ale tak. A, była fokusowana, ale... jest fokusowana właśnie morska wiedźma. Właśnie Witchka puszcza tutaj z pasywy, znaczy z aktywowanej, a kolejny cyklon, ale zdyspelowany i tutaj zmuszony do uciekania do dalszego now. SLH go cały czas goni, dzięki nazwie jest w stanie mu jednostki jedna po drugiej poszła siatka na Hunter'a. Tak, tak.
To jest podstawa tutaj, łapanie w siatkę tego Herosa. Beastmaster też ma kulę jadu na chwilę obecną, dlatego tutaj właśnie jednostki orka są spowalniane. Ta bestia Kodo najpewniej padnie. Tak, z tak. Z tego natłoku. Tym bardziej, że ten taki no Demon Hunter z połączeniem z butami szybkości. No, a tutaj widzimy ekspansję, która będzie dobrze budowana, SLH. Dwóch prasarnych obrońców, drzewiec wojny. Oj, to będzie niebezpieczna nowa. Tak, ja podejrzewam, że tutaj nie ma możliwości nawet złamania. Tu w ogóle nie ma możliwości jakiejkolwiek walki przeciwko elfowi. Tak, no poddaję tą grę, także mamy 1-0. Mamy aktualnie 1-0 dla SLH. 1-0, ale podejrzewam, że będzie sobie pluł w brodę Now, bo ta początkowa gra naprawdę była znakomita w jego wykonaniu. Tak, tutaj early game jak najbardziej był bardzo mocny. Jednakże myślę, że po tym drugim mocnej walce między armiami Now chyba za bardzo był pewny siebie, tak mi się zdaje. Troszeczkę. Miał tą przewagę właśnie 4-5 jeźdźców Wyvern przy walce z czterema około właśnie droidami szponów. Myślę, że to właśnie to zgubiło. Chciał wrzucić taki na taki trochę większy delay w tej walce i to go myślę zgubiło. Tutaj Beastmaster zaczął zgarniać więcej punktów doświadczenia. Ten Blade Master został wrzucony dwa razy w cyklon oraz po prostu otoczony, nie miał nawet okazji ucieczki. I ten sam fakt no, przeważył tutaj na przewadze SLH. Nie wiem, co o tym sądzisz. Że to jednak była to był ten moment tej mapy, tak. Że... To była troszeczkę... Nie wiem, czy ten fokus, zwłaszcza na DH, był tutaj... dobry. Powinien raczej tu DH miał jak się tam wyleczyć, powinien skupić się bardziej na talonach. I możliwe, że by tą przewagę sobie zbudował na późniejszą fazę gry. No oczywiście, gdyby udało mu się zabić DH, no to już wtedy mógłby już powoli SLH wtedy kończyć, tak? Ale właśnie to jest problem grania wyvernami, że trzeba cały czas budować, cały czas być agresywnym, cały czas budować sobie jakąś przewagę. SLH tutaj przeczekał w bazie troszeczkę, bo musiał. Niestety, sorry, ale nie pokazał mi czatu w trakcie gry. Także tutaj szybko nadrobimy. Dollar Poland zapytał się, czy można się dopisać do ligi. Oczywiście niestety nie. Na chwilę niestety nie, ale można taką gotowość do... Nawet to zgłosimy, taką gotowość do gry w drugim sezonie. Tak, i zrobimy najprawdopodobniej też turniej. Dla takich graczy, którzy nie są w lidze, a którzy będą chcieli brać udział w drugim sezonie. Na pewno możemy zapowiedzieć turniej właśnie LAN, który odbędzie się w trakcie Polkonu. Niedługo będą otwarte zapisy. Oczywiście to będzie turniej z tak zwanym wpisowym, który będzie przeznaczony na między innymi też właśnie na nagrody oraz na będzie w ramach jakby wyjściówki na sam event, tak? Event myślę, że jest bardzo godny polecenia. No to jest Polkon to jest jedna z tak naprawdę większych i jeden z tak na dobrą sprawę właśnie większych eventów fantastyki, gdzie można spotkać przeróżnych autorów właśnie sci-fi, fantastyki, czy to jeśli chodzi o książki, filmy, seriale. Także myślę, że dać się zachęcić, tak? Nie dość, że na sam event, tak, na pewno turniej. Tak czy inaczej, przypominając, póki co SLH wygrywa 1-0 z Nowem. Także czekamy tutaj na wybór mapy. Tutaj SLH zawetowało CH i został AI, EI, TM, TR. Także tutaj przegrany wybiera mapę.
Będę zaczynał przygodę z PvP w 3, to wiem, czego nie mainować. Znaczy tutaj, ale też nie warto się sugerować, powiedziałbym, opiniami i tak dalej, że załóżmy jakaś tam rasa się w ogóle nie nadaje do gry, czy jakaś rasa jest najlepsza w grze, nie wiem, załóżmy na Battle.net, na turniejach. To trzeba jakby samemu popróbować poczuć, powiedziałbym, pewną rasę, pewne taktyki. No, Warcraft 3 mimo swoich lat jest na tyle jakby uniwersalny, na tyle specyficzny, że no tutaj każda gra nie może być taka sama, tak na dobrą sprawę. Każdy przeciwnik może nas zaskoczyć naprawdę tak, przeróżnymi taktykami. Mimo, że ta gra jest stara, to strategii tu jest naprawdę bardzo dużo i że tak powiem, osiągnięcie mistrzowskiego poziomu w tej grze jest bardzo trudne. Tak, to właśnie... O ile dla początkującego Warcraft może się wydawać łatwiejszy od Starcrafta na przykład, to już na wyższym poziomie nadal uważam, że Starcraft troszeczkę jest trudniejszy, ale w Warcraftie bo w Starcraftie tam jest bardzo dużo takich wręcz timingów, wręcz wyłączenie timingów co do sekundy. W Warcraftie więcej to polega na wyczuciu, na takim czuciu gry. Tutaj dzisiaj niestety nie będzie więcej streamów, jeśli chodzi o polską ligę Warcrafta. To jest jeden taki w sumie mecz. I can do that. Tak, podstawowymi datami w naszej lidze są weekendy. W ciągu tygodnia to po prostu jak zawodnicy się umówią. Będzie sporo właśnie meczy, jeśli chodzi o weekend, już od samego piątku, od godziny 18. Tutaj też dostałem informację potwierdzającą bodajże. Dziękujemy bardzo za follow Polish Trat. Pozdrawiamy serdecznie. Tutaj tylko sprawdzę na potwierdzenie. Tak. Gracz Lord Rafał będzie grał jednego dnia dwa mecze o godzinie 18, o godzinie 19. Także, no ciekawie. Tutaj tak, ołtarz Bóż, koszary, bez zmian. Po stronie nowa, jeśli chodzi o strukturę przynajmniej, księżycowa studnia, oczywiście też tutaj ołtarz na samym początku budowany. Także zobaczymy, czy ta mapa będzie na korzyść nowa, czy uda mu się wyrównać ten wynik do 1-1. No to mamy wybór bohaterów taki sam jak na pierwszej mapie. Tak, Leon Hunter kontra... O, przerwa. Ze strony tym razem SLH. Tak się zmieniają ci gracze i to mniej więcej w podobnym momencie. To też było jakieś na początku gry. Lepiej donatować czy dać suba? Oczywiście polecamy dać suba, czy ikonki. Jeśli tutaj Frycu pisze, że ikonki mało ci satysfakcjonuje, oczywiście, no to pule ikonek. Akurat Frycu to jest właśnie osoba, która dosyć, można powiedzieć, pokaźnie wsparła naszą ligę. To tak. Jak najbardziej. Dlaczego warto dać suba? Myślę, że z tej racji, że subskrybenci na pewno będą mieli dostęp do materiałów takich, no powiedziałbym, ekskluzywnych, jeśli chodzi o same nad rozgrywki Polskiej Ligi Warcrafta, gdyż tutaj w bardzo niedługim czasie planujemy skompletować tak naprawdę top 5 każdej kolejki. No i na pewno będą też właśnie dostępne materiały właśnie tylko i właśnie dla subskrybentów z rozgrywek, czy też po prostu z tak zwanej kuchni. Także no tutaj subskrypcje są jak najbardziej mile widziane. Tak jak tutaj też wspomniane jest na czacie przez naszego, podejrzewam, że to naszego szefa, subskrypcje pomogłyby nam wbić partnera na Twitchu. I to byłby pierwszy kanał polski Warcrafta, gdzie chyba, jeśli dobrze mi wiadomo, gdzie mielibyśmy partnera. No partner, uzyskanie statusu partnera polega trochę na innych zasadach. Ktoś tutaj wbił na kanał? Tak, to... Dobra, skupiamy się teraz na grze. No i mamy szpon ataku UDH u
A rękawice żwawości u BM-a? Rękawice żywości, dobijany jest ostatni troll. Smenowo 3. Tak, nie, tutaj jest stream Aha. oczywiście już przełączony, tak, tutaj mój błąd, bo nie było pokazane, no, taki early game, ale jednakże, no, tutaj jest już oczywiście gra w toku, jak najbardziej. Tak, też tak. Przypominamy, że jest delay, tak, delay minutowy, jeśli chodzi o streama, rozgrywkę. I tak właśnie, nie od razu, jak dostaniemy taką informację, nie od razu to będzie widoczne. No i tu mamy... Też prosimy oczywiście nie o komentowanie w grze na czacie, tak, jeżeli ktoś już jest na obserwatorach w grze, w trakcie meczu, to też prosimy o nie komentowanie w trakcie gry. Tutaj oczywiście proponujemy po prostu komentowanie na czacie, na Twitchu. Przypominając, tak, tutaj jest system best of three. Na chwilę obecną mamy 1-0 w mapach dla SLH. Tutaj widzimy, no że poziom drugi u mistrza Ostrzy. Tutaj zrobił kampa dosłownie przy bazie nocnych elfów. Tak, dokończył tego kampa, bo wcześniej on był rozpoczęty przez SLH. Będzie dobijał wispy na chwilę obecną. Tak, jak najbardziej. A jednak się uleczył bez detonacji. Kolejną studzienkę, że tak powiem, wykorzystał. Mhm. Ciekawa zagrywka, bardzo agresywna ze strony Nova. SLH tutaj nie zamyka bazy. Kiedyś jak elfy zawsze grały talony, to bardzo często zdarzało się, że baza była zamykana, żeby uchronić się przed tym harasem. No i kolejny wisp zdetonowany. To dobre uderzenie na makro przeciwnika. Tak, ale tutaj SLH bardzo dobrze to ogarnia, to widzę jest... Tak, wymianka w kopalni, tak, to jest taka standardowa... Ale tutaj padł kolejny wisp, ale zmuszony już do wycofania się SLH. Tak, przy tej ilości many to za bardzo nie miał wyjścia. Zapewne będzie kupowany tutaj... Znowu tu będzie Beastmaster najprawdopodobniej. Dziękujemy Frycu za kolejną subskrypcję, pozdrawiamy cię serdecznie. Tak, tak. No. Wtedy co się bardzo przysługuje scenie Warcrafta. Tutaj grunty zablokowane w bazie. Dwa grunty zablokowane w bazie. Musi tutaj. Jak to się stało? No. Jak to powiedział klasyk, jak do tego doszło, nie wiem. Chciał tu zablokować bazę przed możliwością wejścia herosów. A tutaj piękne blokowanie. Z jednej strony Kulco Bestia, dwóch bohaterów. Bardzo, bardzo piękna zagrywka ze strony SLH. No, tu zdecydowanie gorzej się układa ta mapa dla Nova. Niestety. Już od samego początku. Sam fakt, że no, taktyka jest bardzo mocno przewidywalna w porównaniu z pierwszą mapą, to nie ma co się dziwić. Jednakże tutaj no, troszkę ostrożniej gra swoim bohaterem. Co nie zmienia faktu, że... niestety Blademaster pada. Blademaster pada i... No nie widzę tutaj większych szans dla Nova w takiej sytuacji. To co prawda jest początek gry, a tutaj praktycznie z samymi bohaterami SLH może wybijać jednostki orka i... Z tymi butami on dogoni tego Granta, to będzie kolejne punkty doświadczenia. Tak. Dokładnie. Zdecydowana przewaga na chwilę obecną ze strony SLH. Wyszedł Tauren Chieftain. Od razu z boostem speeda. Czy to jest dobra zagrywka? Spekulowałbym. Moim zdaniem tak. Jak mamy naprzeciwko się Demon Huntera, to rzucimy jedną falę. Chodzi mi bardziej, drugą już nie będziemy mieli many. Chodzi mi bardziej o chase'owanie tej archerki tutaj z low HP. Która tak się schowała, tutaj wódz Taurenów jako pierwszy skill wziął właśnie aurę wytrzymałości. Jeszcze przystąpię, może to miałoby rację bytu. Najprawdopodobniej to stąpa nie będzie brało, będzie najprawdopodobniej falę brało na kolejny skill.
przypuszczając... Ze względu na to, że będzie grał przeciwko Talonom. Tak. Właśnie w większości Talony, parę Archerek, także... Fala uderzeniowa będzie jak najbardziej na miejscu. Mamy kolejny atak ze strony Demon Huntera. Wyczyszczenie mamy. No i uratowany tutaj bardzo ładnie dzięki scrollowi szybkości. Bardzo ładnie uratowany grunt. Leczy się na spokojnie w bazie. A Gradient, to... dlaczego na słowo kopalnie powinien być ban? W sensie, że ekspansja, tak? Bądźmy bardziej profesjonalni. Tutaj odwołując się oczywiście do czatu, szybko nadrawiamy. Z komputerów mam małe pojęcie o grze. Jasne. Nie wiem, o co chodzi tutaj z tą kopalnią. Tutaj no, czat bywa naprawdę różny. Jeśli no, naprawdę ktoś ma, nie wiem, jakiekolwiek obiekcje, to też prosilibyśmy, przynajmniej ja też ze swojej strony, o jakąkolwiek konstruktywną krytykę. Nie, no ja chyba wiem, o co mu chodzi, o to, że... o to chodzi, że ktoś teoretycznie mógłby słuchać... streamu i wiedzieć, że przeciwnik robi ekspansję, no jednak Gradient po raz kolejny, nie zgodzę się z tą, minutowe opóźnienie w Warcraftie to jest tak dużo, że naprawdę, no a druga sprawa, gracze mają zakaz w ogóle jakiegokolwiek wspomagania się streamami czy podpowiedziami z jakiejkolwiek innej strony. No i tu mamy złapanego Blade Mastera, który jest otoczony, nie ma many. I jeśli skończy mu się ten Windwalk, będzie. A nie, jednak jest szybszy, talony go nie złapią po raz kolejny. I zarazem i Blade Master oraz Tauren Chieftain są bez scrolla, także za bardzo bezpośrednio walkę za bardzo nie mogą się wydać. Z tego co widać, mamy trzech jeźdźców ze strony Nova. Czy to jakkolwiek zestopuje, no już czwarty jeździec tutaj wchodzi, czy to jakkolwiek zestopuje ten rush na właśnie na bazę? Na Borowę i próba tutaj. No i walka. Blade Master w górze. No Nov tutaj próbuje znaleźć pozycję dobrą do walki, jednak nie znajduje jej. Traci jednostkę za jednostką. No tutaj fokus jest... Tak, talon padł, ale to zdecydowanie więcej traci ork. Dochodzą jeszcze tutaj Fairy Dragons. Tak. Podejrzewam, że ta mapa będzie na korzyść jak najbardziej Sylcha. Tak, tutaj te TC bez many. No na trzeci poziom Blade Master. I jakoś to próbuje bronić. Ten Stinker tutaj na mapę. Tak. To jest bardziej standardowa zagrywka w przypadku Granit Talonów, Granit Tinkera, niż tak jak zagrał Nagę w poprzednim meczu, w poprzedniej mapie. No, próbuję ratować swojego jednego z raiderów. Mistrz Ostrzy jest zmuszony do wycofania się. Tutaj jak widać Druid of Talons robił robotę. Dobre zagranie, dobra na pewno kontra na przeciwnika, w szczególności Blade Mastera właśnie po stronie Nova. Tak, jeszcze ładnie tu jest zablokowany ten jeździec. Nov ma tylko praktycznie teraz TC, BMA i no i to jest wszystko, co ma. Tauren Chieftain, tak, jest dobity. Jest dobity, to było do przewidzenia. Trzeci poziom Beastmastera. Trzeci poziom Blade Mastera, przepraszam, Demon Huntera. Ciekawa sprawa, bo przy fontannie tutaj
Przy fontanie tutaj dwa talony straciła Sylfa. No ale to nie odwróci w ogóle. To jest zdecydowanie 2-0 dla SLH. Powolna taka egzekucja. Hork bez ekspansji, bez żadnego takiego wsparcia. Demon Hunter jest nie do zabicia, ma większą miksturę leczenia. To jest... Nawet nie może w tym momencie wskrzesić Taurena. Tak, tutaj 23 na 20, brakuje, tutaj próbuję jeszcze dokoptować legowisko orków. Więc tutaj Nov troszkę ściga się, ale... Blade Master złapany w cyklon. Ale tutaj, no można powiedzieć, że w tym momencie to już jest GG. Tutaj Nov troszeczkę przedłuża tą grę. Nie widzę jednak jakiejkolwiek szansy dla niego tutaj. No, Gradient, ten elf jest dobry. Wow, napisałeś. To jest moim zdaniem w dobrej formie najlepszy elf w Polsce, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. W osiągnięciach na przestrzeni, można powiedzieć, lat Paladyn jest lepszy. Ale SLH w swojej najlepszej formie był chyba... To jest zabawne, Gaskan napisał, wygrał na Terrora. Dziękujemy bardzo za follow. Tak, wygrał na Terrora i to był gracz, który na dużym turnieju międzynarodowym osiągnął najlepszy wynik. Był w top 8 na WCG 2007. Wygrał m.in. w fazie grupowej z graczem Kreopolusem, który później wygrał cały turniej. Warcraft potrafi być naprawdę przewrotny tutaj, w szczególności kiedy mamy styczność chociażby z Loser Bracket, tak? Blade Master dalej tutaj próbuje zdobywać... Tak, tutaj w tym momencie Nov gra praktycznie samym Blade Masterem, no ma tutaj teraz TC, teraz jednak tutaj... O i tutaj zobacz, jeździec próbuje... Podszedł do kopalni i zostanie zabity przez Drzewo Wieczności. Ja tak próbuję zlokalizować, bo tutaj się widzę, armię się naprawdę rozproszyły ze strony orka. Miał być robiony kamp tutaj przy kopalni, został przerzucony tutaj na trochę mniejszy kamp. Blade Master próbuje jeszcze wyrwać jakiekolwiek wispy. Armia elfa... Konsekwentnie leveluje kolejne swoje tutaj postaci. No ja tutaj nie widzę szans dla Nova, ale ta gra się rzeczywiście trwa dłużej niż... Tak, przedłuża się. Niż teoretycznie. Dopiero w tym momencie wyszedł SLH powyżej 50. Stawia domu łowców, czyżby jakąś, nie wiem, czyżby zmienił strategię na koniec? Bo praktycznie to, moim zdaniem, on ma w tym momencie możliwość skończenia Nova. Właśnie najeżdża na bazę. Choć teraz będzie TC na poziomie trzecim, no i rzeczywiście... Gdyby nie to, że w tym momencie on prawie ginie na tym creepie. Tak, 8, 10 HP dosłownie. Świeższa sytuacja. I nie będzie w tej sytuacji w stanie pomóc tutaj w obronie bazy. Nie, niestety na tym bardziej, że nie ma żadnego expo postawionego. I ostatni burrow pada. Tutaj 200... To ponad 300 golda na chwilę obecną, 420 drewna. Czwarty poziom na Beastmasterze. Tak. Dochodzi do walki. Tauren Chieftain na dosłownie końcówce kilka jednostek, właśnie. TC ma mało HP. Także dwóch raiderów szybko do zabicia. Użył tutaj scrolla. Ładna fala uderzeniowa poszła w stan talonów. Fala była bardzo ładna. Dobre wycofanie. Jak tutaj SLH ma jeszcze scrolle. Padł talon, padł rider. Pada kolejny zapewne rider. Tak, użyty scroll już tutaj. Już tutaj SLH robi egzekucję na armię orka.
Tak, dokończa dosłownie robotę. GG, czyli mamy 2-0 dla SLH. Tak, mamy 2-0. Druga mapa wygrana, także gratulujemy. Gratulujemy. Szkoda, że tutaj jednak nie było 1-1. Szkoda, że NOW nie pociągnął w pierwszej mapie tej przewagi, którą rzeczywiście na początku sobie zrobił. Moim zdaniem tutaj obranie tej samej taktyki no, tego samego przeciwnika, która na początku się sprawdzała, później no, jednak naległa w gruzach, to był błąd ze strony NOW'a. Może nie tyle co wybór pierwszego bohatera, ale tutaj próbowanie natarcia na same pierwsze kempy, to jest zebranie krypów, po prostu było nieudane. Tu było troszeczkę błędów po stronie NOW'a. Tak, samo to też zablokowanie tych gruntów, które nie mogły pomóc przy bronieniu się na tych dwa. No, a SLH praktycznie tą mapę grał bezbłędnie. Tutaj... Tak, tutaj zdecydowana dominacja, bardzo, tak, bardzo ładnie, tak. O ile w pierwszej mapie na początku te arczerki mogły być troszeczkę... Miał problem z nimi, no nie wiem, czy byłby w stanie jakokolwiek je lepiej kontrolować, ale tam naprawdę NOW samym Blademasterem tych arczerek zabił sporo. No tutaj myślę, że na chwilę obecną SLH pokazał dominację w swojej grupie ligi. F był zbyt pro, on napisał Gradient. No tutaj... No, no był zbyt pro, no naprawdę no, spójrz na jego statystyki na ladderze. W tym momencie... To jest 211 zwycięstw na 78 przegranych. To jest około 75% przy 37, prawie 38 poziomie. To jest gracz, który jest w stanie wbić na ladderze poziom 42-45 bez problemu i być w top 20 laddera. Tak tylko przypomnijmy dla nowych widzów o pozostawienie followa, żeby być na bieżąco właśnie z rozrywkami ligi oraz tutaj różnych show meczach oraz innych akcjach organizowanych przez Reforged Polska. Myślę, że póki w sumie mamy jeszcze czas tak na dobrą sprawę, możemy tutaj zorganizować czy też rozegrać właśnie tego typu show mecze, ewentualnie propozycje. Możemy wejść do gry. No tak, propozycja 2-2, czy nawet free for all. Jesteśmy oczywiście jak najbardziej otwarci na propozycje, na tutaj na gry z widzami. Jeśli ktoś jest chętny tutaj na wszelakie gry, to po prostu dajcie znać na czacie, tak. Okej, okay, możemy wejść do gry Fira w tym momencie. Osaka zimowa ekspansji. Wejdź do gry o nazwie Reef. A, nie mogę. Czekaj, tylko zobaczę. Reef? Odwrotnie jak Fear, tak? Tak. Okej, okay. Znaczy no. Rozumiem, Gradient, że chodzi tutaj tobie o spoilerowanie... jakkolwiek sobie to nazwać? Czy spoilerowanie... O, zamknięta gra, nie wiem, mogę wejść. Będzie zmiana mapy, bo ja nie mogłem wejść na mapę. Znaczy, rozumiem, że to chodzi o spoilerowanie, że kto co robi aktualnie na mapie, dlatego no, chociaż mamy tutaj delay, no 60-sekundowy, no też, nie wiem, no zakładamy, że no gracze nie będą raczej stream snipowali, no to jest co najmniej nieuczciwe. To jest zabronione takie coś, jeśli byśmy to... Frycu, nie wiem, czy mam to traktować jako ironię, czy coś. I tak czy siak dziękuję. Też oczywiście jak najbardziej wszelkie tutaj uwagi odnośnie czy samego streamu, czy komentarzy. No oczywiście no, czytamy to, tak dalej, no, ze swojej strony. No, nie to, że chcę się tłumaczyć, ale no, człowiek się uczy całe życie, tak? No, nie jestem weteranem tej gry.
Jednakże no staramy się tutaj jak najlepiej jakby no, przekazać wam, co się dzieje. Wejdź teraz na grę o nazwie Franek. Franek. Już patrzymy. Co prawda, ja nie będę tutaj grał, to będzie grał w Fear Contra Pawcie, tak? Fear Contra Pawcie jest gierka, tak? Jeśli dacie mi dosłownie jakieś 1,5 minuty przerwy, ja oczywiście tutaj będę na obserwatorze. Okej. Ja tam pokomentuję, co prawda nie mam opcji operowania kamerą, ale postaram się powiedzieć wszystko, co się tutaj dzieje. Żeby chociaż tutaj... Nie, bo, czy to jest mecz ligowy? Czy coś... Nie. To jest mecz treningowy. Mecz treningowy. Mecz uszu. Kurczę, trochę niedobrze. Dobra. Stań na chwilkę, ja tu będę postaram się opowiedzieć historię wszystkim, co tu się dzieje. To po prostu wrzucę mapę, podgląd na który jest bas i dosłownie za chwilę wrócę. Mhm. No i tutaj mamy Pawcio kontra Fira. No i Fir tutaj... Nie jest to żadną tajemnicą, że w następnej kolejce ma... W tej kolejce ma przeciwko sobie Grave'a. I trenuje... Trenuje na TS. Podobnie w sumie Pawcio też trenuje. Pawcio tym razem będzie miał Mirror Undead'a. Ale właśnie zauważyliśmy taką... Zależność, odkąd ruszyła liga, gracze naprawdę bardzo dużo trenują między sobą. Grają dużo custom game'ów, gier. Zwłaszcza trenują na rasę, jaką mają zagrać w następnym meczu. No i bądź co bądź, takie treningi są bardzo przydatne, bardzo dużo dają. Grając ladera, nigdy nie wiemy, na jaką rasę. Trafimy na jakiego przeciwnika. No i w kontekście przyszłego meczu, na przykład jeśli ja mam teraz grać właśnie Gradient z tobą i gram ladera, no to grając przeciwko Orkowi, Undeadowi czy grając Mirror, to troszeczkę to na pewno nie, może jestem wtedy w grze w Warcraftie jako tak mam, jestem, że tak powiem, cały czas w trybie gry, że nie robię sobie przerwy od gry, ale nie trenuję wtedy konkretnie pod ciebie. A tutaj gracze starają się podejść wręcz profesjonalnie do sprawy i trenują między sobą. Tak, Fir gra orkami, gra, tego jeszcze nie widać, gra na różowo, a Pawcio gra na zielono undeadem. No i Fir w niedzielę w meczu z Paladynem urwał mu mapę, więc to naprawdę urwanie mapy tak klasowemu przeciwnikowi to nie jest łatwe osiągnięcie. No, Fira można określić w tym momencie jednym z najlepszych polskich orków. Gdyby tu można jakąś, nie wiem, kolejność wyznaczyć, to na pewno w top 2 byłby Nov i Królu. Nov, który grał przed chwilą z SLH. A w lidze, no w lidze uważam, że no w lidze jeszcze mamy Henka. No i w top 3 ligi orków, co prawda orków mamy tylko 6, Fir by się znalazł na pewno. W Polsce mamy troszeczkę właśnie jeszcze, mamy kilku dobrych orków, którzy jednak nie grają w lidze, jak na przykład Inhir, czy znany także jako Bigger Picture, czy też dobrym orkiem jest Hoyt, tak? Troszeczkę takich graczy mi tutaj brakuje, ale no, troszeczkę nam orków brakuje. Przepraszam, najmocniej już wracamy tutaj do komentowania, do obserwowania gry. Akurat trafiłem na dobry moment, gdzie Blademaster właśnie wbija na kamp pomarańczowy. Jest creep check.
Skripjack jest spowolniony, bardzo ładny body block. Co prawda najprawdopodobniej Fear go nie zabije, bo on ma tą miksturę leczenia dużą. Jednak zmarnowanie tej mikstury już na początku gry to troszeczkę jest kosztowne. A jednak poszła mikstura w ruch. Tak, poszło w ruch moim zdaniem. Ze strony musiał, z jednej strony w tym momencie to musiał już zrobić, ale z drugiej strony taki item chce się zachować na późniejszą fazę gry. Czy ten teleport był konieczny? A, to był staw. Nie, to tak, użył kosturu. I wpadł Reptilian, witamy cię serdecznie na czacie. Rozumiemy, Reptilian, że będziesz chciał zagrać tutaj show match z Firem. No, a myślę, że już z Firem to będzie bardziej zamknięty trening, to już chyba nie będzie na stream. Aha. No dobrze, jak tutaj pada. Tak, o ile Pawcio można powiedzieć, że to jest gracz troszeczkę poniżej poziomu Fira. Nie uważam, że jest dużo gorszy, ale raczej Fir powinien tutaj wygrywać, co ile Reptilian to jest gracz, z którym zwłaszcza z tego co pamiętam, Fir będzie tutaj robił kluczowe treningi przed najbliższym meczem. W pierwszym meczu Pawcio w pierwszej kolejce pokazał swoją klasę. Tak, wygrał złoto Foolish Boy. Też orkiem, 2-1. I naprawdę tutaj nie można na pewno Pawcia nazwać słabym graczem, tak? To nie jest gracz topowy, ale to też jest gracz dobry. Labelki w hadzie, tak, już zmieniamy oczywiście tutaj, wyłączymy po prostu te labelki. Także dzięki tutaj za uwagę, jak najbardziej. No, w sumie to jest taka gra, można powiedzieć, pokazowa, to nawet nie musimy tam koniecznie ików graczy. O, szpony ataku plus 9. O, bardzo dobrze sfidowany teraz w tym momencie Blade Master. Plus 17 do ataku. I tu może zabić, jeśli będzie nieuważny, zabić tego jednego Fienda. Po prostu tylko musi wykorzystać moment nieuwagi, moment, w którym będzie czymś innym zajęty Pawcio. Tutaj, aj, piękne fokusowanie właśnie biesów Blade Masterem. Zmuszony tutaj do życia. Będzie dobicie, tak, jest dobicie. Jest dobicie, ale musi w tym momencie uciekać, no i zdąży. Trzeci poziom Death Knighta ze strony Pawcia. Tak, tutaj gdyby Fear został troszeczkę dłużej w tym miejscu, to mógłby dostać śmiertelnego Coila. W tym momencie już drugi bohater Shadowhunteru u Feara klipuje tutaj obu najemników. Większa mikstra many, bardzo dobry item. Nie jestem pewien, czy ten jeden z ostatnich krypów nie był dobity przez tą tarczę. Nie zwróciłem uwagi akurat. No właśnie, mi się wydaje, że właśnie ten kryp został dosłownie w ostatniej chwili dobity przez tarczę. Troszeczkę za mało chyba doświadczenia u łowcy cieni. Ja akurat chwileczkę spojrzałem na armię Undeada i tego nie widziałem. Prosimy. Pawcio też wykorzystuje tarczę i czy nią dobije creepa? Prosimy też o jednak utrzymanie jakiegoś poziomu języka na czacie. Tutaj może mogły to być pewne kontrowersyjne taktyki, jednakże trzymajmy się po prostu pewnego. No tutaj widzę, czat proponuje, żebym ja zagrał następną grę. Dobrze, Smurfowi. Możemy zrobić taki tutaj show match jak najbardziej. W sumie mogę zagrać, wiesz, to będzie gra przeciwko Undeadowi, no to nie będę ci na pewno gradient pokazywał, jak gram na elfa. Wiem, że raczej jestem tu faworytem, jednak będę chciał, abyś jak najmniej o mnie wiedział. No sorry. Tutaj Blade Master no, został sfrostnowowany, jakkolwiek to nazwać. Musiał uciec, musiał zbiec. Ponad mniej niż połowa hapa. Tak, tutaj kolejna duża mikstura leczenia. Oj, złapany tutaj Fint. Fint i będzie martwy. Fokus na. Niebezpieczna gra ze strony tutaj Blade Mastera, ale ucieka. TP ze strony Pawcia. Ale jednak Fear tutaj można powiedzieć, że
Zyskał tutaj na tej sytuacji zdecydowanie, bo nic nie stracił, bo był zmuszony do ucieczki Blademasterem. A w tym czasie Pawcio stracił dwa fiendy. Tutaj Pawcio też ma znak strażniczy. Spójrzmy tylko szybko na resursy oraz na food. I w momencie, kiedy ork będzie próbował tutaj stawiać ekspansję, to Pawcio o tym będzie wiedział, choć w tym momencie na pewno nie byłby w stanie temu przeszkodzić. Tutaj ork jest już jakiś czas na T3, undead dopiero wszedł na T3. Blademaster będzie chyba próbował jeszcze coś tutaj wykraść, ukraść, właśnie wbiegł w Windwalka. No I takie tutaj pytanie od Gradienta, która rasa wymaga najwięcej mikro. Odpowiem krótko, ciężko to jest określić na rasę, ale im więcej masz jednostek, tym potrzebujesz zdecydowanie lepszego mikro. Myślę, że też tutaj na pewno przeważa to, co dana jednostka potrafi. Czy posiada jakieś dodatkowe skille. Myślę, że to też jest bardzo ważne. Ja na przykład osobiście uważam, że najtrudniej się chyba mikruje humanem i elfem. W tym momencie Grandadem głównie w sumie Undead moim zdaniem ma najłatwiejsze makro w ogóle w tej grze. I głównie jest skupiony Undead na mikrowaniu i naprawdę Undeady bardzo dobrze mikrują. Jednak Undeadowi pomaga to, głównie w mikrowaniu pomaga ta aura DK, dzięki czemu wszystkie jednostki są szybsze. I Blade często można po prostu mieć takie złude wrażenie, że to gracz grający Undeadem jest graczem lepiej mikrującym, tak, bo wszystko jest w stanie wymikrować, ale często wymikrowuje to nie dlatego, że jest jako tako lepszy czy szybszy, ale po prostu, że ma tą aurę. I chyba tutaj mieliśmy mieć jakieś starcie, poszedł Silence ze strony Pawcia. To nie będzie łatwe dla Fira. A zobaczymy. No i ładny stomp tutaj na wszystkich jednostkach Undeada. Ostry fokus na Blademastera, uratowany, ale nie ma many. Ten Obsidian Posąg. Piękne dobicie! No, bardzo ładnie tutaj, tylko nie wiem, czy nie straci całej swojej armii w zamian za tego Blademastera. Tutaj Pawcio się skupił praktycznie tylko na fokusowaniu Herosa. Tutaj zaraz Archery zaczął. No. Tak, Dark Ranger padł. Tak. Tutaj zaraz Focus na SH. Dosłownie w ostatnich sekundach zdarzyło mu się wyleczyć. Będzie najprawdopodobniej odkupiony w tawernie tutaj Blademaster. Rozwyleczony. Tak. Do I w tym momencie Andat będzie był zmuszony do wycofania się, a nie ma TP. Frost Armor piękny tutaj. Hex poleciał. Tutaj kolejny focus. Rycerz Śmierci o, ma blisko potkę. Było, bardzo blisko. 15 HP. No, udało mi się uciec. I Pawcio się uleczył. Pawcio bardzo dobrze fokusuje tych Herosów. Trzech destroyerów mamy. Ha, próbuję jeszcze Fear zajść tego Death Knighta. Chyba czeka na odnowienie many, tak żeby mógł to zastępować, o ile mi się dobrze wydaje. Nie, to tutaj bardzo ładnie blokuje tym Death Knightem. Biegnie dalej. Ucieka. Nie, jednak nie będzie w stanie dobić tego TC i się wycofuje. Szybko spójrzmy, jak tu wygląda rozbudowa bazy. To oczywiście bestiarnia. Po jednej sztuce w sumie tak naprawdę bestiarnia oraz koszary. W foodzie mam 47 do 48, także tutaj ta różnica nie jest jakoś duża. Ze względu na to, że Pawcio ma 3 destroyery. Spójrz teraz w tym momencie na
Tak, Switch w tym momencie na Blade Mastera ma plus 27 damage. To naprawdę będą potężne, krytyczne uderzenia. Tak. Zwłaszcza jeśli wbije jeszcze poziom czwarty, będzie drugi poziom. Że tutaj kluczowe na pewno będzie wykluczenie krytyków. Tej bestii Kodo jako main target przez Pawcia. Bo jednakże ten mnożnik właśnie bestii Kodo, no i pasywki czy jest bardzo duży. Będzie miał czas na zbudowanie tej expa. I pojawił się i troll jest nietoperze zapewne jako kontra właśnie na tych destroyerów, no, tak, które nie zostały do końca wyleczone. W tym momencie praktycznie Aso ma 3 destroyery. Nie wiem, czy to nie jest za dużo dla Undeada przeciwko orkowi, który... Prawie w tym samym czasie są robione... Nie ma to distrolować. A nie, jednak tutaj myślałem, że Fear będzie robił expo. To Fear będzie kontrolował to expo właśnie Pawcia. Tak, można powiedzieć wręcz idealny timing, bo blisko już do kończenia tego expo, ale... Drugi poziom upgrade'u, jeśli chodzi o niszczyciele. Tak samo właśnie powinny być tak tutaj biesy. To kopalnia, tak, została wycofana, żeby odzyskać resursy. No i w tym czasie spójrz, że Fear będzie robił swojego expa. To jest dobry moment, ma przewagę. Wysyła orków na odległość. Tak, ale jeden z nich chyba będzie tutaj budował. Nie, jednak nie. Nie. Właśnie wszystkie peony wysyła właśnie na taką dość dużą odległość. Tak, bo ma bardzo dużo drewna, jakoś chce je wykorzystać. Wszystkie postaci u orka są na trzecim poziomie. Tak, to jest bardzo dobre combo w tym momencie. To tak, tutaj zdecydowanie właśnie... U Undeada z kolei brakuje trzeciego poziomu Lisza. Bo co prawda DK na poziomie czwartym, nawet blisko piątego, nie blisko, ale nie aż tak daleko też. I też ma księgę umarłych siebie w ekwipunku, to tak, myślę, może być przeważające. Blade Master tutaj próbuje przeniknąć. A ork nie ma żadnego dispela poza orbem. Tak. To myślę, że to będzie decydująca walka w tym meczu. No i fokus na SH uratował się. Destroyer padł. Padają kolejne destroyery i lisz i pada lisz. 124 krytyk. To pierwszy poziom krytyk. Bardzo ładny krytyk. Naprawdę teraz liczby będą jeszcze większe. Spójrzmy na tego Blade Mastera. No, wbili tu jakiś krytyk. 140. Naprawdę plus 32 na Blade Masterze. I focus na DK. Stomp. GG. Bardzo dobra gra Fira. Ale Pawcio pokazał, że też tanio skóry nie sprzedaje. Tak, tutaj nie. Muszę przyznać, że właśnie Pawcio bardzo ładnie zagrał. Early game był naprawdę mocny. Ze strony Pawcia. Tutaj był zapowiedziany mecz, tak? Francis. Znaczy, ja zagram, a kto będzie ze mną grał, to. Także jak najbardziej. Francis tutaj podejmuje rękawice. Tylko będę musiał się wtedy wyłączyć ze streamu i zostawię tobie komentowanie. Oczywiście. A ja się skupię na grze. Czekamy tutaj na śmiałka. Pawcio się zdecydował na grę przeciwko Francuzowi. Co za BM, tak, tutaj te piękne właśnie uderzenia krytyczne. Do ataku naprawdę miał sporo boosta. Fear pokazał klasę, naprawdę tutaj... Okej, to nazwa gry będzie znowu Franek. Franek, dobra. Tylko szybko przełączę tutaj na comment
A coś tutaj nie pykło, nie mogę dołączyć do gry. Nie, ja dopiero w tym momencie postawiłem mapę. Już jest. Dobra, ja się wyłączam, żegnam się z czatem, bo już chyba nie wrócę, ale za to zobaczycie mnie w akcji. Too much delay for a second time expand, napisał spec one. Mi się wydawało, że pisałeś wcześniej po polsku, a tutaj się tylko przejdę się z obserwatora, bo tutaj Paw chciał się grać. Ładna gra. Tak, to był bardzo dobry mecz, muszę przyznać. Moim nubowskim okiem oczywiście. To jest nawet sobie, a nie, sobie ty jedynym wyszedł. Mógłbym komentować z wami, tak tylko chciałbym zwrócić uwagę, komentować piszemy przez EN. Oczywiście niezgryźliwie nie bym tego. Znaczy Gradient, jeśli byś chciał, to możesz wbić na Discord, na tutaj kanał jakiś tam głosowy, tak? Jak się umówimy. Oczywiście możemy komentować. Dobra, szybko przełączamy na grę i lecimy. Znaczy jak najbardziej, jeśli ktoś chce dołączyć do komentowania, jak najbardziej zapraszam. Jeśli będzie parkować ludzi. Oczywiście to też poszukujemy chętnych do organizowania właśnie własnych streamów, tak? Tutaj na rzecz Reforged Polska, czy też redaktorów na nasz Facebook oczywiście, inne social media. Nasza strona oczywiście jest w produkcji, ale na chwilę obecną myślę, że ten przepływ informacji, który mamy na chwilę obecną, no, wydaje mi się, jest wystarczający. Bye bye. Tutaj rozumiem, nie, Frycu się żegnasz z nami, tak? Dobra, tutaj szybko spójrzmy tylko w jakiej kolejności co buduje. Pawcio, tutaj ołtarz ciemności razem z ikonatem praktycznie web w web. Grobowiec z relikwiami tutaj z tyłu, ustawiona krypta jako na sam koniec, jest wysyłany scout przez Francesa, tutaj pięknie milicjant. Koszary zbudowane, Archmage budowany, znaczy produkowany jako pierwszy hero. Zaraz zobaczymy tutaj, tak, mamy rycerza śmierci, też typowo klasycznie ze strony Pawcia. Halo czat, oczywiście zapraszamy do komentowania na czacie. Jeśli ktoś jeszcze nie zostawił followa, to oczywiście polecamy to zrobić. Subskrypcje też są jak najbardziej mile widziane. Im więcej subskrypcji, tym lepiej, tym więcej, tym... Też będziemy tutaj przygotowywać wszelkie takie ekskluzywy dla właśnie subskrybujących, tak jak to zrobił. Musimy przedstawić mój mikrofon. To wiesz co, to myślę, że dobrze byłoby to zrobić, że tak powiem, off-stream i tak dalej. Czy po prostu jakoś tak... poza ten... Pawcio zaczął, przepraszam, Francis zaczął robić pomarańczowego kempa z pomocą właśnie milicjantów. Rękawice żywawości jako pierwszy item. Chłop... postawiony jako obserwator w dobrym miejscu, moim zdaniem. Mamy tu w tym miejscu dość nefralgiczny, dobry punkt obserwacje, tak? W momencie, kiedy Pawcio chciałby robić ten kamp pomarańczowy przy kopalni. Mamy ściganie przyzwanych szkieletów. Pawcio zapewne chciał zrobić taki mikro creepjacking, taka typowa zagrywka ze strony Death Knighta, czyli po prostu zabieranie coilem creepów. Żegnam się z Frankiem, musimy przystąpić, dobra, to już czytaliśmy. Wracając do subskrypcji, oczywiście każda subskrypcja, każdy subskrybowany będzie miał właśnie dostęp do takich ekskluzywnych materiałów z naszej strony. Tutaj nawiązała się dość... dziwna walka w sumie. Przyzwane szkielety kontra footmeni. Jednakże Francis... Robi dalej swoje. Zapewne będzie biegł tutaj na ten zielony kamp.
Tak, jest puszcz, jest przyzwany właśnie żywy jak wody. To jak najszybciej po prostu zdobyć ten drugi poziom. Paw cię nie odpuszcza, zaczyna puszować, zaczyna uderzać właśnie w wieśniaków. Wieża obserwacyjna, jeśli uda mu się zbić tą wieżę obserwacyjną, to będzie myślę na plus. Jednakże fokus na tą budowaną farmę, bardziej właśnie takie odciągnięcie właśnie od tej wieży. Został zablokowany przez milicję, no będzie musiał się wycofać, pamięć o swoim bohaterze, pada bohater, no to mnie zdziwiło. To mnie naprawdę zdziwiło. Że Francis myślę tutaj będzie korzystał, czy to będzie puszcz, czy będzie jednak z przejęcie tego kampa. Bo oczywiście dobre zagranie, taktyczne przejęcie tego kampa obok bazy Pawcia. Nie pomyślałem o tym, napisał Pawcio. No, troszkę tego, moim zdaniem, przemyślał. Pierścień ochrony plus 3, jako drugi item. Kamp jest dobijany. Troszkę szkoda, biesy wychodzą, już 4 biesy Pawcio wyprodukował. Naprawdę zdziwiło mnie to, też dał się tak zablokować przez milicję bez teleporta. Troszkę szkoda. Death Knight został skrzeszony. 4 biesy, oczywiście przy pomocy różdżki, nekromancji do tankowania. Wchodzi Francis tutaj na Creepjack. Jednakże Pawcie nie dał sobie zabrać tego creepa dobity przez Death Coila. Dość potężny damage ze strony Pawcia. 4 biesy przeciwko 4 footmenów. Tu footmen dosłownie ostatnie HP, 22 HP ucieka. Kolejny footman jest dobijany. Czy no niestety też jest skoczony na końcówce HP. Kolejny footman jest dość mocno zbijany. Czy ten footman uda się dobić? Pawcie jest mocno pokowany przez Archmage'a. Farma to zostaje nietknięta dosłownie. To też troszkę dziwi. Ta farma mogła być w sumie dosyć zbita. Bo jednak jest to duży pogląd na dobre połacie mapy. Mamy tu tawernę, gdyby właśnie Pawcio chcieć zrobić sobie bohatera, właśnie teraz widzi dosłownie, że biegnie w stronę właśnie jego armii Francesa. Francis przerzuca się na Wifemenów. Zobaczmy tylko szybko na struktury budynków. Mamy tutaj oczywiście twierdzę. Tajemne sanktuarium, także podejrzewam, że będzie tutaj duży nacisk na Wifemenów oraz mieszankę priestów oraz roserki. Oczywiście tutaj do slowowania oraz dispelowania. Jeśli Pawcio chciałby tutaj oczywiście zagrać, no, na chwilę się obecnie zapowiada, żeby chciał zagrać Banshee. Muszę was też przeprosić, na chwilę, 4 baterie mi zostało na komórce, ale z komórki obserwuję czat. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, oczywiście zapraszam do komentowania na czacie obecnego meczu. Oczywiście przypominam, że mamy delay tutaj minutę, ze względu na to, że rozgrywaliśmy tutaj mecz ligowy, dlatego ten delay jest. Wyszedł z bazy Mountain King z drugim już poziomem. Zakupionym oczywiście zakupioną miksturą niewrażliwości. Pawcie nie zostaje dłużny, chce wylewelować swoich dwóch tutaj czampionów. Rycerz śmierci tak prawie że w połowie drugiego poziomu. Zobaczmy tylko szybko. Francis podejmuje czerwony kamp. Odciąga Lorda Ogrów, z którego zapewne wypadnie bardzo dobry item. Trzeci poziom arcymaga. Hełm męstwa.
Myślę, że tutaj właśnie w rękach Martin Kinga będzie bardzo przydatny jako tank. Zobaczmy szybko na strukturę. T3 mamy po stronie Undeada. Jest robione pierwsze ulepszenie, między innymi dla biesów. Jest produkowana abominacja. Jest podejście pod czerwony kamp. Tylko pytanie teraz, czy biesy mają, tak, mają zrobioną sieć. Zakładam, że to było robione tak dosłownie w ostatniej chwili. Farmy są konsekwentnie zostawiane. Trzy dobre punkty na obserwację właśnie przeciwnika. Zobaczmy. Co to szaty maga plus 6? Myślę, tak, Mylisz jak najbardziej skorzysta z tego. Plus 6 do inteligencji. Inteligencja oczywiście tutaj, tak jak możemy wyczytać, no, zmienia, że jest większe obrażenie, zwiększa manę i regenerację many. W przypadku Lisza to jest bardzo przydatny. Trzeci poziom po stronie Death Knighta i będziemy mieli Clash. Czy to będzie dobry moment dla Francesa przy tym, jak Pawcio tak na dobrą sprawę stoi przy fontanie zdrowia? Jeśli mógłby wycofać sobie tą armię, znaczy oczywiście te jednostki atakujące na dystans stoją. Brak many tutaj przy tej walce ze strony Death Knighta, nie uratował tego biesa. Tak jak podejrzewam, 4 Rifemeny, 3 Priestów przy zestawieniu Destroyera, Abominacji oraz 3 biesów, to będzie, myślę, ciekawa walka. Jednakże Pawcie nie będzie chciał ścigać. Wychodzi trzeci bohater i to jest Władca Podziemi. Zakładam, że z pierwszym skillem wziętym pod podbicie, czyli stun. Stun będzie mógł bardzo zaważyć na tym fightach. To na pewno. Arcymag prawie przy 4 poziomie. Król Góry wyposażył się w niektóre niewrażliwości. Tylko dalej te farmy nie są likwidowane, co mnie troszkę dziwi, bo to jednak zdradza właśnie pozycję. Tutaj ładna frostowa poszła, wchodzi dosłownie w środek walki Władca Podziemi. Mocno obijany Death Knight, jednakże mam miksturę niewrażliwości, ma heal. No tutaj oczekiwałem właśnie ze strony Władcy Podziemi, że będzie mógł zestunować tego arcymaga, wtedy on nie mógłby się teleportować. To było bardzo mocno przewaga ze strony Pawcia. Spójrzmy tylko na poziom upgrade'ów. Po jednym upgrade'ie dla Rifemenów do ataku oraz obrony jest bita ekspansja. Zakładam, że tutaj... A nie, jest był jednak stun, tylko ten stun nie był wykorzystany na arcymaga, co mnie bardzo dziwi. Jest wygodziony mały thinking. Zapewne tutaj tak, jest odpalona mikstura niewrażliwości. Dobity Rifemen. Także Pawcio zyskuje przewagę. Będzie zdobywał tutaj przewagę właśnie w postaci tych wszystkich wieśniaków oraz rozbiciu ekspansji Humana. Drugi poziom ze strony Władcy Podziemi. Zapewne przyczyniło się do po prostu pierwszego poziomu pancerza i odbicia obrażeń. Zobaczmy, co robi w tym czasie Frances. Czwartego poziomu dalej swoim arcymagiem nie wbił. Tutaj trzeciego bohatera nie kupuje. Szybko spójrzmy, jak wygląda to w bazie. Tajemne sanktuarium, dalsza produkcja. Tutaj kolejnego priesta. Koszary bezczynne. Dalej jest postawiona twierdza, te dwa. Czwarty poziom po stronie arcymaga. Trzeci poziom po stronie Mountain Kinga. Pawcia atakuje bazę. Zaczyna wycinać wieśniaków.
czy Francis tutaj wycofa się TP, czy będzie jednak czekał 43 fuda? Szybko spójrzmy na fut 57. To będzie bardzo ciekawa walka. Pawcio zdecydował się wycofać. No jego pozycja była dość skornerowana. Tutaj między budynkami, między drzewami Mountain King przy Thunderclapie mógł zdziałać tutaj naprawdę duże obrażenia. Taktyczne wycofanie ze strony Pawcia. Zobaczmy, jak wyglądają upgrade'y. 2 do ataku przy biesach, 0 do pancerza. Jeśli chodzi o abominację, tutaj po 0 upgrade'ów. Francis atakuje czerwony kamp. Tak naprawdę to jest w sumie jeden z ostatnich kampów, który jest zasadny na mapie. Pawcio nie decyduje się na produkcję jednostek z Temple of the Damned. Chodzi tutaj o Banshee oraz nekromantów. Będzie to chodzić do walki, jednak czy walka przy fontannie zdrowia będzie opłacalna? Death Knight mocno obity, jednakże tutaj przy scrollu oraz dwóch podka do HP oraz... Ojaj, czy tu pan tak? Death Knight pada dosyć niespodziewanie. Bad the timing ze strony Francesa. Czwarty poziom licza. Drugi champion pada. Niestety, tak jak podejrzewałem, walka właśnie przy tej fontannie nie była dość fortunna. Pawcio stara się uciec, wycofać się do bazy zapewne. Mountain King ma za mało na chwilę obecną many, żeby tutaj cokolwiek zdziałać. Zostanie wskrzeszony Death Knight bez many. Zdążył się uleczyć podką. Mały ten King użył mikstury niewrażliwości. Pada abominacja. Zostaje dobit Ralphman. Priest jest poświęcony na fokus. Zobaczmy, jak to wygląda. Przy punktach doświadczenia jest wycofanie. Jednakże Frances przy 29 fuda, 31 na chwilę obecną, jest tutaj produkowany kolejny priest. Bez expa. Na chwilę obecną, no Pawcio, gdyby nie to, że stracił w odpowiednim w sumie dla Francesa momencie tego Death Knighta, ta gra, myślę, że byłaby przesądzona. Król Góry nie ma aktualnie podki, Arcymag nie ma praktycznie nic z itemów. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ten Ralphman zostanie dobity przy tym, tak, slow jeden zrobił swoje. Czyli bohaterowie ze strony Undeada zyskują kolejne punkty. Jest wskrzeszany właśnie władca podziemi. Jest dobijany, jest z ostatnich kampów. Szybki heal, myślę, że to będzie rush na bazę Humana. Arcymag zdążył zagnąć sobie na pewno many, tak samo jak właśnie Mountain King. Dopadają to abominacje, to będzie spore płacie punktów doświadczenia dla obu bohaterów. Tak. Sam Mountain King dobija właśnie do poziomu 5. Stun, myślę, że ten stun nie był... jednak tutaj jest dobicie Arcymaga. Koniec gry! Francis przegrywa tą grę. Podaje się po straceniu właśnie Arcymaga. Także piękny show match, panowie. Ciekawa walka. Myślę, że tutaj Pawcio miał już troszkę wcześniej okazję, żeby zakończyć tą grę. Ale bardzo ładny mecz, panowie.
Dobra, spójrzmy na czat. Mam brat, no tutaj przegrana ze strony Francuza. Też troszkę liczyłem, że Francuz zagra inaczej na Andeda. Trochę inną taktyką, która zazwyczaj spędza mi sens powiek. Tutaj jeszcze nacisk na Rifemanów, Priestów. No, nie okazał się do końca skuteczny. Tutaj te kurcze z wyniku nie usunęły z template'a. Bardzo mylne, niestety, niestety. Dobra, panie i panowie, ktokolwiek tam się jeszcze znajduje na czacie, jeśli ktoś jeszcze nie zostawił follow'a, to polecamy to zrobić w tym momencie. Na chwilę obecną, bo na pewno możemy zapowiedzieć mecze w piątek. Transmitowane myślę będą co najmniej 2-3 mecze. Na szczerze różnym poziomie, ale myślę, że na pewno będą warte oglądania. Bo sobota, niedziela oczywiście też tutaj będziemy mieli dość mocne starcia. Tylko tutaj spojrzę na terminarz i zobaczmy, co tu będzie grane. Na pewno sobota o godzinie 20. Francis kontra Gradient. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy mecz. Przede wszystkim też niedziela o 18. Fear kontra Grave. Myślę, że to będzie jeden z takich szlagierów tej kolejki, właśnie drugiej kolejki. Zobaczmy jeszcze na inne grupy. Tutaj sobota Łysy kontra Soccer. O ile dobrze widzę. Myślę, że tutaj też jeden z ciekawych meczów w niedzielę będzie o godzinie 18. Fanele kontra Ateist. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawy mecz. Jeszcze spójrzmy na grupę A. A nie, to była już grupa A, grupa B, przepraszam bardzo. Moskwa kontra Pawcio. Dzisiaj Pawcio pokazał pazura. SLH kontra Nowicz mieliśmy. Gaskon kontra Hank. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawy mecz. Jaki wynik? No tutaj Francis przegrał. Francis przegrał mecz z Pawciem. No, także druga kolejka też będzie dość emocjonująca. Także polecam obserwować. Też zapraszamy na nasz fanpage, zapraszamy na naszego Discorda, właśnie Reforged Polska. Wszystkie linki oczywiście znajduje się tutaj w informacjach, w opisach. I też przypominamy, jeśli ktoś jeszcze nie wie, będzie rozgrywany turniej LAN 10 sierpnia w Białymstoku w trakcie Polkonu. Będzie oczywiście to turniej płatny, jednakże jest bardzo dużo polu nagród. Nagród jak i rzeczowych, jak i pieniężnych. Zapisy będą możliwe od właśnie najbliższego weekendu. Tam będą podane wszelkie szczegóły, wszelkie informacje. Także zachęcamy do zapisów właśnie w ten weekend na tym turnieju. Szczególnie, żeby wziąć udział, czy to właśnie i w samym w ogóle Polkonie, bo tam też będzie jakby strefa free to play, gdzie będzie po prostu można popykać właśnie Warcrafta. Będzie organizowany turniej oczywiście dla tych, którzy, że tak powiem, będą przyjezdni z dalekich stron, to też będą tutaj zorganizowane różne takie podstawowe rzeczy typu nocleg, właśnie atrakcje, tak, afterparty, tego typu rzeczy. Radosny Luki, dziękujemy za follow bardzo serdecznie. Zabro, rozumiem, że jesteś kibicą Zabro, tak czy inaczej. Także no, więcej informacji na temat tego turnieju będzie w ten weekend. Także polecamy ogólnie wziąć w tym udział, bo no, stawka naprawdę będzie wysoka, jeśli chodzi o nagrody. Jeśli chodzi o poziom, no jeszcze nam trudno stwierdzić, tak, zobaczymy, kto tak naprawdę potwierdzi swoją obecność. Z tego, co tutaj przynajmniej ja się orientowałem jako w sumie jeden z takich, powiedzmy, że organizatorów tego przedsięwzięcia, tutaj no, swoją obecność na pewno zapowiadały takie no, dość ciekawe osoby.
Także na pewno też będzie warto po prostu to obejrzeć dla no, wysokiej klasy rywalizacji. Dobra, myślę, że tylko zobaczę, co się dzieje tutaj na czacie. Dobra, myślę, że na dziś będziemy kończyć stream. Także przypominając, wynik meczu SLH NOW 2-0 dla SLH. Tutaj oczywiście był pojedynek Nightelf kontra Ork. Nightelf oczywiście po stronie SLH, Ork po stronie NOWA. SLH wygrał ten mecz 2-0. Także 3 punkty lądują na jego koncie. I myślę, że to tyle będzie z naszej strony. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, za kibicowanie, za komentowanie. Jeszcze raz przypominam, będę to przypominał kurczę do oporu. Jeśli ktoś jeszcze nie zostawił followa, czy też subskrypcji jak najbardziej polecamy zostawić po sobie, z tej racji, że subskrybenci będą mieli oczywiście tutaj dostęp do ekskluzywnych materiałów tutaj ze strony Reforged Polska. Także myślę, że tyle z naszej strony. Tutaj turniej zapowiedziano oczywiście na 10 sierpnia. Liga jak najbardziej odbywa się dalej. Tyle. Także najbliższe dni będzie jak najbardziej dużo emocji w rozgrywek tutaj na najbardziej wysokim poziomie, bo kolejki w tej, przepraszam, mecze w tej drugiej kolejce też będą no, bardzo, bardzo wyrównane, bardzo emocjonujące. Dobra, myślę, że tyle z mojej strony. Tutaj też myślę, że dziękuję ze strony tutaj w imieniu Frasa za wasze przybycie, za wasze tutaj kibicowanie, za to, że właśnie oglądaliście i uczestniczyliście aktywnie w czacie. Także tyle. Życzymy wam spokojnej nocy i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych streamach z Polskiej Ligi Warcrafta. Także trzymajcie się i cześć.